Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po spotkaniu rewanżowym ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Fiorentina 2, Lech Poznań 3. Zwycięstwo Lecha Poznań, zwycięstwo Kolejorza, ale ostatecznie porażka w tym dwumeczu o półfinał Ligi Konferencji Europy i kończy się przygoda poznańskiej Lokomotywy. Natomiast zacznę od tego, parafrazując trochę słynny cytat Gianniego Infantino, że w tym spotkaniu moje serce było za Poznaniem. Naprawdę no, fantastyczny, no, ciężko w ogóle to określić, czy to był fantastyczny mecz w wykonaniu Lecha. Natomiast nie ma wątpliwości, że cała Polska dzisiaj była właśnie za Poznaniem. Przede wszystkim dużo się działo w tym spotkaniu, dużo się działo w pierwszej połowie, gdzie padła ostatecznie jedna bramka dla Lecha. Natomiast mam wrażenie, że to była taka połowa słaba w wykonaniu mistrza Polski. Przede wszystkim bardzo dużo strat, zachowań, które generalnie nie powinny się zdarzyć, niewymuszonych błędów, które na szczęście dla Lecha nie zostały wykorzystane przez rywali. Natomiast no, był to taki okres, w którym faktycznie Lech nie miał panowania nad grą, ale udało się spuentować tą połowę bramką. Afonso Souza wyprowadził Lecha na prowadzenie bardzo szybko i gdzieś tam no, ta nadzieja znów się pojawiła, bo pamiętam, jakie były nastroje po tym pierwszym meczu w Poznaniu, gdzie większość nawet dziennikarzy, ekspertów, kibiców ze środowiska Lecha mówiła, że nie ma absolutnie szans, no to tutaj gdzieś tam nadzieja się zatliła. Skwitowałbym tą pierwszą połowę naprawdę słabą w wykonaniu Lecha, ale równie słabą w wykonaniu Violi. W drugiej natomiast połowie gdzieś tam to wszystko zaczęło lepiej wyglądać. Mam wrażenie, że podopieczni Johna van der Broma dostrzegli, że Florentina również nie ma swojego dnia. Oczywiście trzeba patrzeć na kadrę i gdzieś tam na te błędy, które się powtarzały. Natomiast no absolutnie nie był to pierwszy garnitur Fiorentiny i nie była to ta drużyna, którą oglądaliśmy w stolicy Wielkopolski. W drugiej części meczu najpierw bramka z rzutu karnego, Michał Skóraś wywalczył jedenastkę. Na początku no sam się zastanawiałem, co ten sędzia sprawdza na tym VAR, natomiast powtórki pokazały ewidentnie, że Skóraś fantastycznie się zachował. Przede wszystkim cwana sytuacja i tutaj karny dla Lecha się należał. Słynny Krzysiek Welde wpakował gola i kilka minut później no prawdziwa sensacja. Mowa oczywiście o tej najlepszej akcji meczu i chyba jednej z najlepszej akcji Kolejorza, jeśli chodzi w ogóle o rozgrywki europejskie w tym sezonie, bo mówimy o ekspresowym wzdowieniu piłki z autu. Bardzo niedoceniana forma z tego fragmentu gry. Skóraś podaje na skrzydło, dogranie wzdłuż bramki i Artur Sobiech, czyli piłkarz nieoczywisty, widzieliśmy jego nazwisko w pierwszej jedenastce, przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, no bo przecież Iszak nie wyszedł od początku. Właśnie Sobiech wpakował piłkę do siatki. Mam wrażenie, że to był kluczowy moment, bo te 10 minut, które minęły od gola na 0 do 3 na tą bramkę dla Florentiny, nie było wówczas zmian. John van der Broen wstrzymał się i mam wrażenie, że zastanawiał się, jak no, ten pozostały kwadrans, czy właściwie 20 minut, rozegrać. Były dwa scenariusze, albo przeczekać ewentualnie Fiorentinę i no, poczekać na dogrywkę, która przecież no, byłaby realna przy tym wyniku 0-3, albo ewentualnie zaatakować dalej. Florentina, no, zespół niebywale doświadczony, zaczął trener gospodarzy dokonywać rotacji, Vincenzo Italiano spojrzał na ławkę, kilku piłkarzy się na murawie pojawiło. Absolutnie niewymuszony ten faul, po którym padła bramka ze stałego fragmentu gry. Oczywiście pech Radosława Murawskiego, no, piłkarz, który też no, tych zawodów absolutnie nie może zaliczyć do udanych. Mowa oczywiście o tej sytuacji w pierwszej połowie, kiedy no, w mojej opinii powinien tam być rzut karny dla Florentiny, ale zapomnijmy o tym. No i później mamy końcówkę Lecha, trochę taką nerwową, trochę z brakiem koncentracji. Natomiast ja to definiuję jako niewykorzystanie momentu, bo Florentina naprawdę wyglądała słabo. Po tych dwóch gongach, które straciła, uważam, że można było drużynę Italiano przycisnąć i postarać się powalczyć o te marzenia, powalczyć o to niebo, no bo przecież umówmy się, gdyby Lech tutaj zaprezentował kawał fantastycznego grania i w efekcie awansowałby do jednej drugiej, no to mówilibyśmy o jakimś niemożliwym kosmosie. Kończy się ta przygoda bardzo długa i bardzo szczęśliwa meczem we Włoszech. Wynik dobry, mecz w wykonaniu Lecha momentami słaby, momentami fantastyczny, no ale na samym końcu pozostają duże emocje. Lechowi, właściwie piłkarzom Lecha Poznań i sztabowi należą się wielkie brawa, bo była gdzieś to piękna przygoda, którą razem wszyscy mogliśmy tutaj przeżywać. Na sam koniec zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie o lajka w górze pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.